Spójrzmy na przykład pierwszy. Możemy sobie 3600 zauważcie zapisać jako 36 razy 100. To nadal 3600. Ponieważ mamy iloczyn, mamy mnożenie, to możemy to sobie rozpisać jako dwa oddzielne pierwiastki. No i pierwiastek z 36 to 6, pierwiastek ze 100 to będzie 10, 6 razy 10 da nam 60. Teraz tutaj, jak to możemy rozpisać? No zapiszmy, że to będzie 144 razy, mamy 4 zera, czyli razy 10 tysięcy, czyli to będzie pierwiastek ze 144 razy pierwiastek z 10 tysięcy. No to pierwiastek ze 144 to będzie 12, a pierwiastek z 10 tysięcy to będzie 100, ponieważ 100 razy 100 to nam właśnie 10 tysięcy. No i 12 razy 100 to będzie 1200. No i przykład ostatni. Tutaj możemy sobie rozbić to w ten sposób, że mamy minus 64 razy 1000, bo to nadal będzie minus 64 tysiące. Następnie na dwa pierwiastki, no tu oczywiście nie minus, maszmy to sobie, tylko trójeczka. Tu mamy minus 64 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 1000. Czyli stąd otrzymamy minus 4, ponieważ minus 4 do potęgi trzeciej to minus 64 razy 10, no bo 10 do potęgi trzeciej da nam 1000, czyli otrzymamy minus 40.